Siemandero wszystkim, zaczynamy właśnie odcineczek. Dzisiaj będziemy zmieniali olej i filtr w Fordzie CBR600. No przyszła już pora, po kupnie mieliśmy ile? Z 3 jazdy? CBR-ku jakieś takie 3 wyjazdy, no i trzeba zmienić ten olej i filtr. Tak więc dzisiaj się za to weźmiemy, teraz trochę rozgrzejemy chodziawę, żeby trochę nam lepiej ściekł ten olej, ale też żeby nie za mocno może, co? Tak super. No tak, chwilkę, bo tu mamy pasek do filtra. No, pasek znaleźliśmy, przydał się w Passacie, bo w Passacie też filtr odkręcaliśmy, to może i tutaj, bo pewnie raczej będzie ciężko, tak mi się wydaje, I think. No ale zobaczymy, dobra, odpalamy teraz chodziawę i niech się grzeje. Lubię ją, lubię ten dźwięk. Na razie jeszcze nie będę jej odkręcał i się nagrzeje. A w sumie to po wymianie może dopiero wtedy jej odkręcimy, nie? Szaga przejechać się. Zobaczymy, może ty zrobisz tego szaga, bo ja to mam prowana. Ja już mówię, nie będę matał. Mira z nami jest, ale Mira się chowa przed kamerą. On jest incognito. Dobra, pauzy, niech się trochę grzeje. Tak więc widzowie, kurczę, już rozgrzaliśmy Hondę. Przypomniało nam się jeszcze, że musimy odpowietrzyć dolny hamulec. Bo kurczę, jednak on nie hamuje tak jak powinien, trochę za słabo. Drugi temat, przy ostatniej jeździe nam kurczę tutaj się odczepił ten zbiorniczek od habeka. Nie przejęliśmy się wtedy tym za bardzo, dlatego że po prostu ten habek i tak jest rozwalony. Pompa chyba walnęła, ale spójrzcie na co tu było to w ogóle przymocowane, nie? Dwie takie malutkie blaszki i przykręcone tutaj tylko pod tą śrubkę. I pamiętam wtedy położyłem gdzieś Hondę właśnie na tym żwirze i kurczę odpadło to. Tak więc kurczę poprawimy to, no bo tak czy siak, prędzej czy później zrobimy. Nie, no trzeba. Więc to przyczepimy, bo to też tak wygląda, to trochę tak jest na fetę. I to chyba wszystko, tak? Spuszczamy olej, zmieniamy filtr, odpowietrzamy hamulec i przyczepiamy ten zbiorniczek. No tak. W dzisiejszym odcineczku. Tu z dołu jest śrubka spustowa oleju. Pokażę ja im to. Nie wiem, czy będzie widać to na kamerze. Oj, chyba nie będzie widać. No, ale w każdym razie... No, gdzieś tam jest. Wydechem, nie? Jest ta śrubka, podstawimy wiaderko, odkręcimy śrubkę, odkręcimy oczywiście jeszcze ten filtr oleju. Pasek mamy tutaj, czekaj, mówiliśmy o tym pasku czy nie? Nie. Nie mówiliśmy? Nie jeszcze. No dobra, no to mamy taki pasek, kurczę, i jeżeli tam ręcznie nie pójdzie ten filtr, no to tutaj mamy taki paseczek, tyk, tak się to zakłada, zaplątuje, zaciskasz i odkręcasz w Passacie, odkręciliśmy, tak więc to się przydało. Tu filtr. Fajny patent. Co, z przodu jest, tak? Tak, tutaj z przodu, o pokaż jeszcze właśnie, tutaj O, nie widzę, ale tam jest, wydychamy. No, tak więc tam jest ten filtr. No tutaj trochę tak, kurde, no nie wiem, wydaje mi się, że tego plastiku nie będziemy musieli, Maciek, zdejmować, no. Bo tym powinniśmy podejść, tylko tutaj normalnie się rozkręcić ten plastik, żeby to odchylić, nie? No bo byśmy musieli też klatkę odkręcać i tak dalej, sporo bujaniny jest, tak więc wydaje mi się, że spróbujemy najpierw tak. Dobra, lecimy. Tak, lecimy z tematem. O, stąd już tu bańkę ciacha. Nagrałem się, przypinałem. A jak? Trochę tępy ten nóż, ale działa. Rozepnę tutaj bańkę, taka ona jest 5-litrowa. Do zbiornika, znaczy 4 do silnika, litry gdzieś w silniku. Do silnika patrzyłem, to niby 3,8, zalejemy czwóreczkę. Możemy trochę ponad stan, bo to i tak lata na kole, znaczy jeszcze nie lata, ale będzie latać na kole, a jest przystosowane do tego, żeby gumować. Więc zalecane jest, żeby trochę więcej tego oleju wlać, tak? Ruks. No, rozcinamy ją. Trzeba będzie kupić drugiego Passata. Zaraz taką odbiorę Hondę, dotrę Hondę, będzie trzeba w niej zaraz zmienić po paru motogodzinach olej. Tutaj ześciga olej i przepał idealny do Passata. W ogóle kurczę, Passat to taki figle nam patał, że to jest dziwne, nie? Zmieniliśmy olej i filtr, świeżutki olej wyżygał, dolałem drugi raz świeży olej, znowu wyżygał. A lubił nie mieć oleju. Lubił nie mieć oleju, jeździł bez oleju, później myślę, no może jednak trochę jeszcze nam posłuży. Zalaliśmy przepału i ani krople nie pociąga z tego silnika, nie? Co, nie? Tak, tylko później przestał jeździć. Ale dałoby się może go jeszcze odratować tylko. Dałoby się, ale mi już się nie chciało, szczerze, nie? Nie chciało mi się. Myślę sobie, co ja będę się nad tym samochodem spuszczał i tak już kurde przeżył swoje i zarobił na siebie i w ogóle, tak więc tego. Nie było sensu tego ratować, bo i badania później to tamto się było z tym. Dobra, co? Bierzemy klucze i odkręcamy. Tak. No. Jaki tam klucz wezmę? Może od razu te wszystkie klucze. Cyk. Warto byłoby w sumie, wiesz, co go na stojaczku postawić, Maciuś, jak go postawił na stojaczku, żeby on stał prosto. Dobra, no. Tak będzie dobrze. Podejdź po stojak. Tutaj jest. Cyk. Luksus. A, to teraz muszę z tej manki się montować. Tylko. Cyk, to postawiamy tu. Gdzieś tak mniej więcej, to można odkręcić.
Mirek się kręci, wariat. Dobra, to na razie tu położę. Będę pił piwo, tylko nic nie wiem. Dobra, nic nie będę mówił, że pijesz piwo. Tak, nikt nic nie wie. Ale też nikt nic nie musi mówić, każdy wie. O co chodzi? Nie wiem, właśnie czekaj, spróbujemy, może 15 była w CBR-ce kiedyś. 125. Gdzie ta śrubka? O tutaj. Kurwa. Jak? Czyli? 14. Ty, to za mało jest. 14. Jak 15 za mała, to 14 będzie. A, dobra. Dobra. 17 zobaczmy. Jeszcze nie myślałem o 14. Mm-hmm. O 14 myślałem. 17. A to trzeba by tylko postawić. O. O kurde, tu nie wiem gdzie się ustawić, żeby całego cię opało, majster. Tak? Kurczę, kozak ten aparat. W GoPro to człowieku całe pomieszczenie byłoby widać. Tam gdzie mamy kos postawiony za piecem byłoby widać i w ogóle, a teraz człowieku, to tutaj sprzątać nie trzeba. Co nie? Trzymasz? No. O, poszło. Ten. Mówi się, dokręcaj śrubki, aż w łokciu strzyknie. A tutaj dokręcaj śrubki, aż będziesz miał brązową nartę na majtach. Jakie chwila na podwinę sobie trochę rękę, wiesz, bo coś czujesz, że zaraz pocieknie. Gram może... Jak on tam sobie zlatuje? No pewnie czarny będzie, kurwa. Ciekawe, jak kurde poprzedni właściciele o niego dbali. No. Ale tak, kurde. No, o taki o. Troszkę. Nie ty, nie. Ty, ale o piłki nie poleciały na palucha. Czekaj. Ty, wiesz, też sztuczne światło jest. Git. Wiesz, przy takim... Też inaczej, bardzo inaczej jest, tak teraz patrzę. Przy takim zwykłym świetle dziennym... Ucieknie. Zmieści się? Zmieści. Ty, no z 4 litry były, ale jeszcze cieknie. Filtr jeszcze trzeba będzie odkręcić, na pewno tam wtedy też trochę pociekie, trzeba szmatkę położyć. Ja ci muszę pomóc chyba przy tym, co? No, tutaj to tak, zaraz rozkręcę jeszcze ten plastik. Ściereczkę położymy na wydech, żeby tam olej na niego nie pociekł. No. Bo na pewno coś wycieknie z filtra. Jaki olej jeszcze lejemy? Ogólnie tutaj to trochę, kurde, to i tak jest stąd pies i w ogóle ten motocykl idzie u nas na zgruzowanie, jeżeli... Nie ma co mu czego dobrego lać. Więc od razu wam mówię, Wawolajna 10W40 lejemy, chyba 130 zł albo 140, coś takiego zapłaciłem za 4 litry. Ziomyś też takiego w ścigu ma. No, do Gipsa leje, nie? Tam u niego śmiga. Ja do CBR-ki 125, nie ma co porównać, za bardzo kciuka do H, ale też lałem Wawolajna. Dokładnie, ale jest górniejszej półki, takiej wyższej trochę, nie? No to. To będzie śmigać na wszystkim, kurwa, na rzepkowym by śmigało. Tak, nawet jak on kiedyś tego tfu, ale niech parę jeszcze filmów nam nagra, no. No to. Widać, że lubicie oglądać tego ściga, może. Przecież jak z Maciusiem myślimy, nad zmianą za jakiś czas sprzętu, ale sprzedawać nic nie będziemy. Ty, na razie. Bateria. Możemy za... Co? Bateria słaba. Ty, ona była na fulla naładowana. I... Jedna kreska. Jedna kreska? Iść po GoPro? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, na razie spauzujemy, tak? Pozuję widzowie. No. Pumpa już tu skręca. Problemy techniczne, ładowała się kamera. Chwileczkę. Maciek mówi, bo przyniosłem GoPro. Mówi nie, zaczęliśmy tą kamerą. To i tą kamerą trzeba skończyć. No to. Dobra. Włączy pod gniazdo. O kurwa, wleziłem klucze do oleju. Czekaj. Teraz się nie będzie zacinał na pewno. Co? Klucz wrumałeś do oleju? No niechcący, no. Będzie lepiej przesmarowany nie, i tam. Ten. A klucze tego. Dobrze. Smarowanie też musi być i w kluczu czasem. Chuj, kamera się rozbudowała tak, to byśmy to nagrali. No ale co to za filozofia, bierzesz ten. No tak. Idę po tego, po olej. Tutaj o tylko musieliśmy plastik rozciąć. No, ale normalnie dobrze. Dobre dojście jest tak, powiem ci, no. Kurwa, nie ma tragedii. Ty myślałem, że będzie gorzej, że będę musiał tą klatkę zdejmować. Maciek kazał mi z powrotem nakręcić to coś, to już było urwane, bo mówi, że to jest bardzo ciekawe, jak się rozplombowy wywołuje takie moim coś. Moim zdaniem, to jest ciekawe. No, bierzesz palucha. O, sia. Wlewamy. No i sobie palec ty. Super. No. Ty, nie wlewamy, bo ja jeszcze muszę lejek ogarnąć. A, lejek jest? Lejek jest gdzieś tam. Na drzwiach. Na drzwiach. A to mały lejek jest ty. No tak, no i taki trzeba w sumie.
Fololo. CBR-ka, to jest lala. CBR 600 F truja. Czysty. Czysty, czysty. To z Baszeniego. Baszeniego. Z Kodzisza. RX-a. Kodzisza, tak. O tak o. Cyk i sobie te koleje. Nikt ci nie macha. Nikogo już nie stękasz. Patrz, instrukcję możemy przeczytać. Tak dobrze. Widać. No. Miraz, co oglądasz, wariacie? Mirek, nie odwracaj się, idę do ciebie. Mirek ogląda TikTongi. Lecimy z tematem. Słuchajcie, trochę na początku źle powiedziałem, bo to wcale nie było pod tą śrubką. Tylko teraz tak bardziej na to zwróciłem uwagę, że to było tutaj i się łamało. No. I to była taka blaszka, że tutaj tak na takich dwóch małych cynglach się trzymało, więc trochę słaby temat, nie? No. Mamy taką blaszkę od innego motocykla i tutaj już w całości się trzyma, ledwo to w ogóle rozszerzyliśmy, takie sztywne było. I zastąpimy tą słabą blaszkę tą lepszą blaszką, to nie? To jest gruba. Nie byle co. Tak. O Boże, z tą ostrością. W tym świetle jednak nie, dość ciężko taką kamerą nagrywać, wiesz? Domyślam się właśnie, bo kurczę ten, bo sztuczne światło i w ogóle bije, tak więc może i ten. Staram się tym nie bawić, ale nie mogę patrzeć, jak jest. Byłoby po prostu słabo. Pewnie GoPro, no. To co, chcesz GoPro? Takie świetło? No nie, no już wiesz, no kończymy tak jak tak powiedziałeś, to i tak robimy, no. Nagrywamy tym aparatem, zresztą kurde, no i aparat trzeba się nim trochę nacieszyć, nie? Polniska, można ci normalnie linie papilarne z czoła przeczytać, jak przybliżą. Księga. No. I ogólnie będziemy kończyli odcinek na tej operacji. Odpowietrzymy hamulec z Maćkiem jutro. No. Bo trochę nasz czas goni, mamy jednak weekend i każdy trochę chce skorzystać z tego. I ten, i odpowietrzymy ten... Jutro też jest dzień. Jutro odpowietrzymy. Zresztą na tym kanale już mieliście odpowietrzanie hamulców. Parę razy w sumie, kurczę, no na filmach to występowało. Czy ja to trytku złapię, to z dołu ten dolny pług, tam co rozcięliśmy, jak chwilę zmienialiśmy. A, jeszcze do moskitu, no. Dobra, to ten. Jest. Tak więc, mordeczki, mam nadzieję, że wam się podobał odcineczek dzisiaj, takie kręcenie śrubek w garażu. Upominaliście się też w komentarzach o takie filmy. Tak więc macie i taki odcinek, a pewnie niedługo będzie upalanie. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Wbijajcie na Instagrama, do którego macie link w opisie. No i zostawcie łapę w górę i komentarz, trzymajcie się, ela. Siema.